podoba mi się, że on tego używa dla nikiego. Mam pytanie do ciebie. Co ty tak wyraża, że tutaj robisz, tutaj jako... Chodźcie tam do środka. Do środka? Chodźcie wszyscy tutaj, proszę, zapraszam. Proszę. Jasne. Nie. Mogę ci oddać trzy flagi. Dobrze, to później o tym pogadamy. Proszę bardzo. Proszę. Proszę Państwa, zaczynamy. Proszę Państwa, zerwaliśmy się tutaj na manifestacji przeciw niewłaściwemu wydawaniu pieniędzy przez Urząd Miejski i Władze Miejskie i Urząd Wojewódzki, ponieważ nie zgadzamy się na to, aby opera tyle kosztowała. Oto nasze oświadczenie. Szanowni Państwo, spotkaliśmy się tutaj wspólnie, aby wyrazić swój protest. Protest nie przeciwko samej operze, propagowanej w kulturze, lecz protest przeciwko haniebnemu zachowaniu władz miejskich i wojewódzkich, które na budowę i utrzymanie tej opery przeznaczają kolosalne, potworne pieniądze. Szanowni Państwo, początkowo gdy opera miała być wybudowana jeszcze 6 lat temu, kiedy prezydentem był pan Ryszard Tur, w 2006 roku to było, przeznaczono na to około 60 milionów. Z roku na rok ta kwota wzrastała do 100, do 150, do plus połączące do 200, prawie 30 milionów. Jak proszę Państwa, przy tych przetargach dochodziło do różnych łapówek, wręczania bułek. Ludzie sobie brali pieniądze na oko, nie wiadomo kto, jacyś urzędacy. Po prostu nie zgadzały się na to, ale... Nie, ona. A według prostych obliczeń... Nie ona. Jeśli wydano 206 milionów na budowę tej opery... Bliźniak. Każdy białostoczanin dołoży się do tego około 800 złotami. Nie tylko po to, aby wielkie tutaj elity z Warszawy, czy spod Warszawy, mogły przyjechać do opery i oglądać Kusak. Dlaczego mamy przewodniczącego Rady Miejskiej? Dlaczego wszyscy się założyliśmy, to dlaczego bilety są jeszcze płatne? Dlaczego jeszcze mamy płacić za bilety? Pojawia się argument, że do opery zawsze trzeba dopłacać. Otóż zastanówmy się, czy opera jest projektem rentownym, zarabiającym na siebie. Możemy teraz być pewni, iż kompletu ludzi na widowni nigdy nie będzie więcej poza dniem dzisiejszych, gdy odbywa się nieotwarcie i ten szum medialny. Proszę się zastanowić, czy jakikolwiek miliarder zaryzykowałby i wybudowałby tak wielką operę za tak wielkie pieniądze. Bo oczywiście, że nie. Po pierwsze, to by mu się w ogóle nie opłacało, a po drugie, w Białymstoku nie ma chęci na chodzenie na spektakle operowe. Ta inwestycja jest oczywiście nieprzemyślana. Powstała dokładnie po to, aby elity, firmy z Warszawy mogły oglądać spektakle za nasze pieniądze za darmo. Podatku jej roczne utrzymanie kosztować będzie 23 miliony złotych. A kto wie, ta cena nie wzrośnie wraz z kolejnymi latami. Dlatego władze wojewódzkie i miejskie przeznaczają na to tak kolosalne pieniądze. Posłucha. Dlaczego tak się dzieje, że nie władze przeznaczają na taką nierozumną inwestycję? Tak, rozumiem. Racja. W dodatku, dodajmy, że Białystok jest zadłużony na 700 milionów złotych przy budowie stadionu. Tak, że mamy przepraszam, zadłużają się na około 200 milionów złotych, to jest prawie liga. Dlatego jeśli władze się zadłużają na takie pieniądze, dlaczego wydają pieniądze na jeszcze tak nierentowne inwestycje jak opera? Kategorycznie się teraz podzielamy. Ja to prawdopodobnie pan Dobrowski, pan Kuz, po to, żeby tutaj się lansować, nabić sobie PR-u, żeby wskoczyło mu coś więcej w sondażach, procenty w sondażach, prawda? Otóż nie zgadzamy się na to, żeby oni przyjeżdżali tutaj za nasze pieniądze i lansowali się przed kamerami telewizyjnymi. Oni są po to wybrani, aby w Warszawie wykonywali swoje własne obowiązki powierzone im przed wyborców. Nie zgadzamy się na to, aby tutaj się lansowali przed kamerami. Tam w sercu, biskupi. Już za dużo ich pokazują w telewizji, wie pani, żeby jeszcze ich filmować. Ale piękne. Że to spółka przecież. Co? To mafia.